Tegoroczna edycja ferii z Centrum Kultury i Sportu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Pierwszy tydzień ferii spędziło z nami ponad 80 uczestników. Dzieciaki korzystały z wielu atrakcji przez całe 5 dni. Rozpoczęliśmy od wizyty w Telewizji Polskiej. Potem były wyczyny sportowe w hangarze 646, gdzie dzieciaki na trampolinach robiły naprawdę magiczne rzeczy. Wrażeniem byliśmy w siedzibie Muzeum Mleniarstwa w Żyrardowie, gdzie w hangarach pofabrycznych prowadzone były dla nas warsztaty z nakładania się do druku. Dzień poświęciliśmy na wizytę w Teatrze Dramatycznym w Płocku. Tam zobaczyliśmy wspaniały spektakl dla dzieci pod tytułem Pinokio. Na tych feriach jest bardzo fajnie, ponieważ zamiast się nudzić, siedząc w domu i na przykład grać cały czas, można się trochę poruszać i było bardzo fajnie na przykład w poniedziałek w parku trampolin i w studiu telewizyjnym w Warszawie. Na feriach bez nudy, jest bardzo fajnie, jesteśmy dzisiaj na kręglach, super atmosfera. Jest bardzo fajnie! Okazją do integracji i jednocześnie współzawodnictwa była wizyta w Kręgielni Płockiej, natomiast Nowe Kino Przedwiośnie, którym zakończyliśmy 5-dniowy program, zaprosiło nas na seans pod tytułem Dr. Dolittle.
wszystkim uczestnikom tegorocznych ferii składamy podziękowanie za wspaniałą atmosferę i wszystkie przeżycia. Dzieciaki, byłyście naprawdę wspaniałe. Waszym rodzicom oraz dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Radzanowie dziękujemy za możliwość współorganizacji ferii z Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie.